to był na pewno przełom dla drużyny Jerzego Engela. To był także, myślę, że przełom dla wielu dziennikarzy, którzy zmienili nieco stosunek do pracy naszego selekcjonera. Posłuchajmy. No wszystko zaczęło się, trzeba powiedzieć, 1 września ubiegłego roku, 2000. Miałem to szczęście, że byłem gościem w studiu wizji Sport w Anglii i nie bardzo, powiem szczerze, wierzyłem w jakiś wielki sukces polskiej drużyny na stadionie w Kijowie. Tak jak nie wierzyłem, że już od tego pierwszego dnia tak się ułoży sytuacja w grupie, że Norwegowie zremisują, no i że w ogóle będzie po naszej myśli. Ja myślę, że to był decydujący, pierwszy decydujący moment. No i wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy, na co naprawdę stać Emanuela Olisadebe, który strzelił 2 bramki, był najlepszy na boisku, a później w całych eliminacjach był właściwie już tylko coraz lepszy. Na pewno był to wielki szok dla wielu ludzi związanych z polską piłką, bo wiadomo, w jakich bólach się rodziła ta drużyna. Wprawdzie teraz wszyscy są mądrzy i mówią, że miał Jurek Engel patent na stworzenie tej jedynastki, ale sądzę, że on sam nawet nie przypuszczał, że będzie tak pięknie mu grała ta drużyna, szczególnie w tym pierwszym meczu, kolejnym na wyjeździe z Norwegią i z Balią w Kijowie. Ja wręcz byłem szokowany, bo byłem na tym meczu. Doktor Religa o mało nie dostał zawału. Wszyscy byli w szoku. Dla mnie to była ogromna niespodzianka. Może to trochę z tego wynikało, że w poprzednich eliminacjach zawsze mieliśmy nadzieję i nic z tego nie wynikało, więc człowiek trochę dmuchał jak na zimne, ale myślę, że poza takimi psychologicznymi wytłumaczeniami były też czysto praktyczne. Ta reprezentacja nie strzelała bramek, nie umiała ich strzelać, grała dość chaotycznie, bez wiary w siebie w meczach kontrolnych. No ja szczerze mówiąc, to znaczy dzisiaj po fakcie wielu ludzi mówi, że widać było zalążki doskonałej gry i nadzieje i tak dalej. Ja tego wszystkiego nie widziałem. Zresztą przygotowywałem się przed tym meczem na porażkę i uważałem, że sukcesem będzie remis. Tymczasem zobaczyłem drużynę, której mecz się ułożył zdecydowanie, ale oprócz tego drużynę wierzącą w siebie. Koźmiński, który nie tracił piłek, Olisadebe, który w ogóle zagrał mecz życia na pewno i myślę, że nie powtórzył go nawet do dzisiaj. Może na Wembley, znaczy może z Arsenalem, na Highbury zbliżył się do tego poziomu. Piotr Świerczewski, dyrygujący drużyną, naprawdę jak człowiek pełen wiary w siebie, jakby odnosił sukcesy od wielu lat, a tak naprawdę przegrywali ci piłkarze eliminacje za eliminacjami. Także zaskoczenie było dla mnie bardzo duże, oczywiście bardzo przyjemne. Jeżeli zespół wygrywa na wyjeździe, to już znaczy, że zespół ma jakąś siłę. I w tym spotkaniu na Ukrainie polski zespół pokazał swoją siłę. Widzę, że była dojrzałość, było wszystko to, co w piłce powinno być. A że jeszcze w dodatku mieliśmy dobrego napastnika, który w tym zespole zaczął grać, więc bramki się posypały i było zwycięstwo i to było bardzo ważne. Jeżeli się wygrywa na wyjeździe, to te 3 punkty bardzo mocno się liczą i liczyły się do samego końca. Jurkowi Engelowi udało się zebrać zawodników, którzy mieli wspólny cel. Zebrać zawodników, którzy właśnie tym meczem początkującym na Ukrainie, to nie był łatwy mecz, to był bardzo trudny mecz, ale tak ważny i istotny dla układu w tabeli, wygranym meczu, tej drużynie udało się potwierdzić to, że jest to już drużyna, która no, nie boi się meczy wyjazdowych, bo oczywiście trzeba było u siebie wygrywać, co się dało, natomiast istotne i ważne było, by zdobywać punkty na wyjazdach. I myślę, że Jurkowi Engelowi i jego drużynie wyszło to bardzo fajnie i była to miła niespodzianka. Na pewno nikt nie liczył na to, że pojedziemy na Ukrainę, wygramy spokojnie, myślę, nawet sami zawodnicy, ani trener, no, ale mecze tak się układają i ten mecz się tak ułożył, że
nastąpiła ta eksplozja, Polacy byli bardzo skoncentrowani, zdeterminowani i Ukraińczycy troszeczkę, można powiedzieć, w początkowej fazie nas zlekceważyli, to umarzycie wszystko nam wychodziło, mogliśmy jeszcze strzelić kilka innych bramek, było kilka ciekawych interwencji. Ja chciałem tylko przypomnieć taki jeden znamienny fakt w tym meczu. W drugiej połowie przy stanie bodajże 2-1 dla naszej drużyny Kłos na linii pola bramkowej, linii bramkowej wybija taką piłkę, która właściwie jest nieprawdopodobna, bo to już była bramka. Ja nie wiem, jak to zawodnik Ukrainy mógł tego nie strzelić. I Kłos potrafił tą piłkę wybić. To są czasami takie momenty, które świadczą o tym, że to wszystko, co do tej pory było negatywne, zaczyna się przetwarzać na rzeczy pozytywne. W tym momencie wiedziałem, że tego meczu nie przegramy, no i to raczej była przyjemna niespodzianka.